Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard Auto Uwięziony w Dolinie, czyli kolejna modyfikacja do Gothica 2 Noc Kruka. Witam was, dzień dobry, cześć, cwajanki, zaczynamy oczywiście od razu nową grę i za chwilę opowiem wam co więcej. Dzień dobry, synku. Witaj, ojcze. Migiem się ubierz. Teraz, kiedy w końcu wstałeś, możesz przejść się do miasta, by kupić zapasy żywności. Co? Tak, nie przesłyszałeś się. Potrzebujemy 3 bochenków chleba, 2 butelek mleka, 2 kawałków sera i 2 baranich kiełbas. Zrozumiano! Gdy będziesz w mieście, zajrzyj do matki i powiedz jej, że wrócimy, gdy tylko zakończy się sezon. Zrobi się. Tutaj masz 50 złotych monet. Tylko nie wydaj ich na bzdety. Potrzebne nam są te zapasy. A, i jeszcze jedno. Okej, okay, co tam? Co? Potrzebne nam drewno opałowe. Przynieś mi 10 solidnych kawałków. Okej, okay. W takim razie witam was właśnie w Uwięziony w Dolinie. Jak sami słyszycie, modyfikacja z dubbingiem, także nie będę musiał przy dialogach się odzywać. Będziemy mogli słuchać sobie, co jest to sztuka walki. O, to całkiem ciekawa książka, którą chętnie porwę. Rozejrzymy się po chatce, może znajdziemy tu coś ciekawego. Widzę, że mamy tu oczywiście jakieś jedzonko, no ale nie będę póki co za bardzo tutaj okradał samego siebie jakby. Wydaje mi się, że ten kuferek, zobaczmy czy coś w kuferku. Mamy amulet życia, esencja leczniczą, strzałę, nóż na wielki i krótki łuk, czyli wyposażenie, które może mi się przydać, więc wezmę je już teraz ze sobą. Ubierzmy się ładnie we wszystko. Sztuka walki opisuje książkę, znaczy jednoręczne. Trening posługiwania się bronią jednoręczną zrobiony i w ten sposób, jak wyglądają nasze statystyki, 15 kryta, no i takie widzę, że podstawowe statystyki na wejściu, siema, no to dobrze. Szyneczkę taką to ja bym chętnie sobie tu zwołował, która leży na tym talerzu, a te gulasze w sumie też bym wziął. Nie, no tak, żeby mieć na drogę coś, wiecie, jakbyśmy zgłodnieli i tak dalej, przecież to nie zniknie. To będzie cały czas. I srebrny talerz, dobra, wezmę wszystko. Ale jestem najgorszym synem po prostu. A cwaniak, jak się nazywałeś? Grimbold. Okej, okay, to jest chyba ojciec głównego bohatera, także warto zapamiętać. Dobra, wszystko ukradłem, więc możemy wyjść na zewnątrz i jesteśmy w jakimś lesie. No może pozwiedzamy, może pierwszego save'a sobie zrobimy. Zobaczmy, co tutaj jest. W koło domku widzę, że raczej spokojnie, nie ma tutaj zbyt wiele. Myślę, że będziemy kierować się względnie jakąś drogą, chociaż nie widzę żadnej tutaj jakoś specjalnie. Wszystko jest jednym wielkim lasem tutaj, tylko chatka taka na pograniczu. Okej, okay, więc przejdziemy się. Mam nadzieję, że wilków żadnych tu nie będzie, bo nasz bohater to raczej cieniasz i no myślę, że będzie ciężko. Widzę parę grzybów, więc oczywiście zbierzemy. Muszę pamiętać też, żeby zebrać drewno. O, i słyszę pierwsze ścierwojady, a nie widzę je również. Również, ale okej, okay. Sprawdźcie najpierw tutaj chatkę. No nie chata, to jakaś wieża. Wygląda jak jakaś kaplica. O, i jest nawet jakiś kapłan w środku, jak miło. Widzę, że zbiera datki na tutaj na kapliczkę. Garidur. Hej! Ujej, jaki krzyk w ogóle, co jest? Garidur nie chce ze mną gadać ewidentnie, także wydaje mi się, że będzie trzeba później do niego wpaść i zobaczyć co u niego. Są oczywiście jakieś ścierwojady, jest mały cmentarz, na którym pewnie zaraz wylądujemy, bo bitka z dwoma ścierwojadami tak na wejście to będzie zabawne całkiem. Są również jakieś rośliny, więc też pozbieramy. Nie widzę drewna póki co, ale tak. I to jest bardzo krótka modyfikacja, wydaje mi się, że nawet ogramy ją tutaj w tym pierwszym odcinku, także spróbuję tak to zrobić, żeby się udało. Oczywiście nie będę niczego pomijał, będziemy sobie grali, tak wiecie, jak zawsze. Uuu, a co my tutaj mamy? Jakieś zamknięte wyjście w skalę. Pewnie po drugiej stronie siedzą jakieś wredne... Bez właściwego klucza o. Nigdy tego nie otworzę! Nie, no piękny jest dublaż, okej, okay, szanuję mocno, to mi się podoba, dobra. Kawałek drewna, serio? Tak tutaj leży? Wow, okej, okay, nie widziałem zupełnie tego kawałka. Dobrze, teraz pojedynczo ścierwojadki może się uda, chociaż z nożem na wilki idzie mi tragicznie zawsze walka. Zasięg noża na wilki jest żenująco słaby, mały i po prostu no trafienie czegokolwiek z niego to jest uff wielkie. Fajnie jakby jakiś kryt wszedł. O, jak mi dziabnął parszywy ścierwojad. Cholera jasna, mogę lepszy unik. I widzicie, nawet drugi cios nie wszedł z tego ścierwojada. No przecież to jest okropne. W sumie mogłem nawet w ten sposób, o, trochę szybszy, mięso, pewnie. Oczywiście my potrzebujemy kiełbasy, ale w sumie z drugiej strony zawsze jakieś żarcie. Dobra, panie ścierwojadzie numer 2, bo wy pewnie pilnujecie jakiegoś dobrego złoża drewna, więc musicie zginąć. Dobrze, możemy robić kombosa do przodu. W ten sposób zawsze zmieścimy jeszcze dodatkowy jeden strzał w takiego ścierwojadka. Bo niestety coś czuję, że poczwórny cios skończyłby się dziobnięciem, albo i nie? Okej, nie, no nie jest najgorzej. Możemy troszkę przycwaniaczyć i przyspieszyć nawet ten proces. Pięknie, i 70. Tym razem
Już mnie nie działo. Dobra, patrzymy za drewnem i biegniemy dalej. Możemy sobie włączyć nawet taki tutaj GTA 2 mode, żeby dostrzec w razie czego jakby leżało gdzieś tutaj. To jest takie duże... O, goblinie jagody, naprawdę? Dzięki, gro. Jak miło. Okej, goblinie jagody zawsze w cenie. Jakieś ciemne grzybki, czemu nie? W sumie takie mięso kopacza jedno byśmy mogli sobie zjeść. To powinno mi tutaj właśnie uzupełnić za ten zdrowie. I widzę, tak, niebieski bez oczywiście. Muszę zobaczyć, jak będzie leżała kłoda drewna na ziemi. Jak ona wygląda, bo w ten sposób będzie mi łatwiej dostrzec. Okej. A kto tu jest przed chatką? Okej, czy ja dotarłem... Matko, czekajcie, nie, no tam jest domek nasz, a tutaj jest jakiś człowiek. Teobald. Witaj, Tondroże. Cześć, Teobaldzie. Zgaduję, że chcesz się stąd wydostać. Tak. Jest pewien problem. Zeszłej nocy przejście zostało zawalone przez trzęsienie ziemi. I teraz jesteśmy tu uwięzieni. Nie zauważyłeś tego trzęsienia? Spałem jak zabity. Okej, co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Nie mam żadnego pomysłu, ale może Geridur, kapłan z kaplicy, będzie w stanie nam pomóc. Okej. Skończyły nam się zapasy żywności. Chciałem udać się do miasta, ale przejście jest zawalone. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, w drodze wyjątku oddam ci część swoich zapasów. Czego potrzebujesz? 3 bochenków chleba, 2 kawałków sera, 5 butelek mleka i 2 baranich kiełbas. Ale gościu coś tam zamieszał. Trzymaj. Jak się składa, że ma wszystko, czego potrzebujesz. Wow, to miło. Dziękuję. No drobiazg. Moich zapasów jedzenia wystarczy co najmniej do następnej zimy. To miło. Czyli dostałem od Teobalda dużo jedzenia i nasz bohater chyba coś tam trochę pomylił. Nie będę okradł Teobalda, okazał się fajnym dziąkiem i podzielił się zapasami, więc czemu bym miał robić jakby tak, wiecie, na złość. O, tutaj jakiś grób, czyli to jest grób, nie wiemy. No i przejście zostało zawalone, tak? Nie wiem, w którym... Aha, chyba tam, z tyłu za jego chatą jest przejście. No i niestety rzeczywiście jest zawalone. Także teraz naszym największym zmartwieniem jest znaleźć odpowiednią ilość drewna. Ja oczywiście jestem totalnie ślepy, zwłaszcza jak są takie jakieś małe tutaj te, chyba że to jedno drewienko, nie no czekajcie, jak to wygląda? Ja zebrałem jakieś drewno, czy kawałek drewna to jest laga ogólnie, dobra, a ile tych kawałków miało być? Zbiór drewna, 10 solidnych kawałków, w dolinie jest tego pełno? Chyba nie, kurde giereczko, coś mnie tu kłamczysz, wredna. Okej, wiecie co, pójdziemy może sobie tam, kitku, tylko nie po klawiaturze, dobra, robię F5, żeby nie wlazł mi, wiecie, i nie popsuł czegoś, będę się usać, a będziesz teraz oglądał sobie, no kawałek go widać. Ogląda sobie gotyka. O kurczę, wilczarze. O, ale ich dużo tutaj jest. Ja pierdziuszka. Dobra, dobra. Ja tam chętnie pójdę, tylko może najpierw ten... A co wy tak jesteście w tej France? Więcej was matka nie miała? A może tak pojedynczo jakoś by się rzucił któryś? O, jest szansa może tak? Nie, wszystkie naraz się rzucą chyba. Okej, zobaczmy. Nie, na szczęście jeden tylko leci. Mam nóż na wielki, nie zawaham się go użyć. A ty jesteś wilkiem, więc mnie nie wkurza. O, ty kurde, Franco. Masz sporo hapetków. Ale spoko, wystrzelamy później resztę i będzie spoko. Z łuku powinno pójść... Z łuku powinno pójść dobrze. Kitku ogląda walkę. Tutaj doping, dawaj kitku, wali wilka. Dobrze. Zaorany chłop został. Essa. Dobra, zjemy sobie grzyba. Z2 nawet od razu. Ładnie wilk zrobiony, także przyda się zrobić save. Tak, ogólnie kitku... No, widać, tu siedzi cwaniak kancikiem. Bierze ten... Jak się coś dzieje na ekranie i akurat się obudzi, to później bierze ten, ogląda właśnie sobie. Na szczęście mi nie przeszkadza, więc ten plusik. Roślina lecznicza, tak. Tego nigdy za dużo. Przydałoby się jeszcze parę tych gałązek, ale chyba pójdziemy tam, gdzie były te wilki. Bo wydaje mi się, że tutaj miałem szczęście, że znalazłem tę gałązkę, ale że właśnie więcej będzie gdzieś tam za tymi wilkami. Bo na razie to tak bida tutaj. Jeszcze chyba przy tym drzewku nas nie było. Więc jakieś cmentarzysko i tak, i będzie fajno. Jeszcze tu roślinka, proszę bardzo, do kieszonki, rozpatrzę, czy tutaj coś jest, tu chyba już nic. Dobra, to idziemy, będziemy bić się z wilczami. No i jak widzicie, taka modyfikacja po prostu rzuciła mi się w oczy, gdy przeglądałem jakieś takie krótkie, fajne modyfikacje. Dodatkowo było napisane właśnie, że z dubbingiem. O, kawałek drewna, świetnie. Tu już mamy 2, jeszcze 8 i będziemy mogli wrócić do domu. A także bardzo mi się tutaj fajnie spodobało to, że ktoś zadbał o to i od razu wiecie, jeśli komuś się chciało nagrywać dubbing do jakiejś modyfikacji, to znaczy, że ta modyfikacja no jest raczej git. A dlaczego jest ta krótka modyfikacja? Względu na to, że będzie czekał mnie reinstall systemu, ponieważ będę zmieniał płytę główną, więc no wypadałoby właśnie zrobić reinstall systemu i stwierdziłem, że fajnie będzie
jak wrzucę taką krótszą, małą właśnie, taką jednoodcinkową modyfikację i w ten sposób będziemy, wiecie, będziemy mogli tak jakoś zapełnić trochę lukę, bo jutro ma przyjść płyta, więc od razu spróbuję ją zamontować, zrobić reinstall, zainstalować Gothica na nowo, żeby nie było żadnego przestoju, żeby na przykład na weekend już jakiś odcinek mógł się pojawić. Okej, okay, jeden wilczek na szczęście o wiele wcześniej się striggerował, więc na mnie ruszy, zanim jego kumple się rzucą, więc luźno. Pojedyncze wilki to oczywiście łatwa sprawa. O, Kitku, zobacz, jaki paskudny wilk. Jak ten wilk w ogóle, co to ma być? Cholera jasna, nie będzie nam tu fikał, kurde, łobuz. Problem mój problem to zasięg, strasznie. Nawet drugi cios nie wchodzi czasami w tego wilka. Dawaj, kurczę, wilku niedobry. No i pięknie, kolejny wilk załatwiony. Ojej, jak się ziewa. Tak, Kitku ze mną dzisiaj przespał całe popołudnie prawie. Teraz na wieczór żeśmy się obudzili. O, ty kurde, wyciągasz kosę? Dobrze, dawaj na wilka, kocie. Czekajcie, kot aktualnie się przyciąga. No, dawaj, kosę wyciągnij. O, kurde, kręci, spinera robisz, kocie. Nie, weź nóżkę, zdejmij z kół. O, dobra, dobra, 360 noscope wilka, lecimy teraz. Kitku wybrał nam broń. Ej, 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 ale tymi łapkami po monitorku to nie rób, bo kurczę, boję się, że zaporysujesz, wiesz, monitor i to by była bardzo, bardzo duża strata. Więc może lepiej nie kombinować z takimi zabawami, Kitku, lepiej jakiś ten obstaw drapak masz w salonie, taki fajny, wypasiony. O, ale się zło, dałem dziabnąć, ja pierdziele. Straszny damage z tego wilka wchodzi. No, w takiej zbroi to co ja się dziwię w ogóle. I mając 80 HP, to i tak dobrze, że idzie nam całkiem nie na najgorzej ta walka. Pojedynczo wilki wyciągać można. Z łuku oczywiście możemy przetestować, jeśli chcecie, ale no, nie obiecuję tutaj sukcesu wielkiego. Raczej wątpię, żebyśmy byli w stanie tego wilka ustrzelić. No, chyba że jakoś... O Jezu, przecież on mnie zeżre. No i, ale się udało. Wow, okej. Okay. Więc jak widzicie, no, łuk jest spoko, dopóki się trafia. Dobra, dostaliśmy jakąś esencję chyba leczniczą od kogoś, więc weźmiemy sobie. Wypijemy i możemy biec dalej. Mam nadzieję, że tutaj znajdę więcej gałązek. Tak, właśnie. O, tu jest jakaś spalona w ogóle wioska, więc zgaduję, że tutaj będzie drewna dużo, chociaż takie przepalone to ten. Chrząszcze, siema! Nie no, są chrząszcze w modyfikacji, to jest plus jeden dla modyfikacji od razu, także modyfikacja łapie właśnie kolejnego plusa. No tutaj ode mnie. Nie no, bardzo spoko. W ogóle jestem miło zaskoczony tym dubbingiem, naprawdę. Bo nie spodziewałem się, znaczy tak wiecie, szukałem czegoś krótkiego, fajnego, a tutaj bum, nagle się okazuje, że krótkie, fajne z dubbingiem i w ogóle nie. Gobliniarz! No co ty mówisz? Jeszcze goblina mi dali? Idealnie. To lubię. Dawaj, kurde, zadymiarski gobliniarz. Zaraz robimy tutaj akcję. O, bo tu świrusy 3 wyjechały od razu. Aj, aj, mało. Dobra, to będzie... To będą wpierdy dla Robina chyba tutaj, wiecie? To będzie chyba ciężka przyprawa, zwłaszcza, że ja machać tą kosą nie mogę. Co się dzieje? Paralityk. Paralityk z naszego głównego bohatera jest bardzo wielki. Ty kurna goblinie, wredny, paskudny bydlaku. Dawaj, cię tu dojadę. O, ty, bo jak mnie walnie zaraz w plecy chłop. Pięknie, kurde, chyba kryt wszedł. Ty, nie wierzę w to. Co się dzieje? Czy ja ogram trzy gobliny na pierwszym poziomie? Dawaj, zadymiarzu, patrzcie jak leci. Spało, kurde, Kraków reprezent. I kolejny poziom wbity, goblin zabity. Kawałki drewna miały te gobliny. No tak, przecież to idealnie. Bo potrzebuję ich dużo, więc super sprawa, hurtowa dostawa dla Rubina z dedykacją SA. Dobra, tylko teraz leczonko, może żeby mnie ten goblin poziomy many, to ja bym nie chciał, ale to, czekaj, czekaj, bo ja gulasze zarąbałem ojcowi, to wypijemy. Widzicie? Mówiłem, że się przydadzą. Mamy już jeden kawałek, dzięki temu, że walnąłem goblina w łeb, to dodatkowo wpadło. Dobra, zrobię sobie tu ereczkę i do przodu. Także cwajaki, widzicie, takie życie. A w ogóle to przy okazji jeszcze dzięki temu, że poprzedni miesiąc wyszedł na naprawdę dobrze, tak się wam tutaj przyznam, pod względem, no tak głupio trochę mówić, ale może, nie wiem, czy finansowym, można tak powiedzieć. Znaczy się po prostu dzięki Lobosowi naprawdę widziałem, że no, były spore wyświetlenia, reklam staram się dużo nie dawać, ale też parę było i dzięki temu też... troszeczkę więcej sianka wpadło, więc zdecydowałem, że wiecie, że na rachunki będzie, to że będzie można coś tu zakupić i wpadłem na pomysł, że fajnie by było zainwestować w sprzęcior taki do właśnie streamowania i czasami do nagrywania też pewnie ten. Skrzyneczka i surowa stal, ale to skrzyneczka, jakie bogactwo. 750. No i właśnie Stream Deck zakupiłem sobie, czyli możliwość właśnie robienia różnych bindów, makr i różnych takich fajnych rzeczy, więc myślę, że to jakoś urozmaici moje materiały, no przede wszystkim streamy właśnie to. Planuję znowu ruszyć ze streamowaniem dosyć tak fajnie, żeby było tutaj mocniej streamowanko, więc myślałem, że to będzie też tak fajne urozmaicenie. Mateusz NKHT, który może wiecie też lub nie wiecie, jest takim ala moim jakby grafikiem, tworzy dla mnie różne fajne rzeczy, właśnie też aktualnie
zmienia layout, wygląd właśnie na streamki, także też będzie na pewno ładnie. No i myślałem jeszcze o zmianie green screena, bo ten mój aktualny, tak jak mówiłem w ostatnim chyba odcinku, właśnie Czarnego Serca, że troszeczkę jest za malutki mimo wszystko i czasami się zdarzają jakieś problemy. Ale to taki off top troszkę. Znaleźliśmy skrzynię, znaleźliśmy kamień runiczny oraz surową stal. Wydaje mi się, że to się może przydać po prostu gdzieś do zadania. Zjedzmy trochę grzybów, zanim ruszymy na kreto szczury i mamy broń, ale ojej, siły ten mamy zdecydowanie za mało. Biczka nie robi, nasz główny bohater jest lip. I jest mały biczek. Dobra. O, strzała. Świetnie. Można by było tak a propos, skoro strzały znaleźliśmy, bo kretoszczury lubią się bić z bliska, więc jakbyśmy tak tutaj troszeczkę przycwanili w kretoszczura. O, ty kurde, paskudny. Jaki damage, ty kretoszczurze paskudny. O, matko wąsko. Czy jestem w stanie go w ogóle pokonać z łuku? Wydaje mi się, że nie, zwłaszcza jak nie będę trafiał. Dobra, wyciągnę na kosę. Kretoszczura oczywiście łatwo pokonać jest, gdy mamy odpowiedni manewr wykonujemy. Ty, ja tego trafiłem jakimś cudem. Gdy wykonujemy manewr obchodzenia tego kretoszczura. Ojej, ale mi się teraz oberwało. Ale spoko, ty, bo w sumie ten surowe mięso powinno sporo mnie leczyć. Ty, a ja nie miałem nie, ja miałem przynieść drewno, a nie upolować. Jedzenie miało być z miasta, także spoko. I w sumie mamy tu 50 i no można by było jej użyć, byśmy mieli full HP. Dobra, już niech będzie. Nie wiem skąd to miksury w sumie ukradłem, ale jest git. No i właśnie, takie rzeczy właśnie tutaj streamersko-youtubersko, widzicie, smajaki, no. Trzeba troszeczkę, trzeba kiedyś pomyśleć trochę o jakimś rozwoju, żeby nie było. Znaczy to i tak to, że nagrywam Gothica, kurde, w 2021, to jest XD trochę, pewnie. Tak niektórzy postrzegają i w sumie tak całkiem śmiesznie, ale z drugiej strony w sumie już tutaj tak zdecydowałem troszeczkę, że chciałbym jak najwięcej modyfikacji ograć. O, i kawałek drewna. Właśnie dlatego tu przyszedłem, żeby zobaczyć, czy przypadkiem jakiś nie leży jeszcze. Skoro już stwierdziłem, że właśnie chcę, żeby dużo modyfikacji Gothica było, no to żeby to było, wiecie, porządnie, że tak powiem. I się cały czas zastanawiam, czy zrobić remaster Mrocznych Tajemnic, ale to jest takie XD, nie, to modyfikacja, znaczy kurde, no. Po prostu to tak bardziej, aha, bo tutaj nic nie ma w środku, okej, wydawało mi się, że tu jest jakaś jaskinia i dlatego do niej nie podchodziłem, ale jednak nic tego. Ile mam tego? 8, to jeszcze dwa kawałki drewna powinny gdzieś leżeć. I właśnie po tym Mrocznej Tajemnicy, to jak patrzę na tą serię, ja ją nagrywałem chyba w 2013 to był, kurde, no w ogóle jakościowo to jest takie, uff, tam nic nie widać, jeszcze w ogóle ten mój super komentarz, o, kawałek drewna, świetnie, super komentarz i tak dalej, no po prostu ten, znaczy sama w sobie modyfikacja no nie jest jakaś super wypasiona, ja wiem, ale no, mimo wszystko tak ciężko się patrzy na to i dlatego tak myślałem, że może to by była chociaż ta jedna, bo nie chcę zrobić tak, że będę dwa razy nagrywał tę samą modyfikację tak naprawdę, bo no to się trochę mija z celem, tak szczerze, no bo w sumie wszystkie pozostałe jakoś tak dobrze się nawet zestarzały, no że tajemnice były całkiem zabawne i w sumie jak się nie traktuje ich poważnie, to spoko, a z drugiej strony właśnie moim problemem jest to, że po prostu się zestarzało, słaba to seria troszeczkę. Jezu, jestem ślepy, nie widzę drewna, no cwaniaki, sorry, że tak gadam pierdoły i ten, ale po prostu biegam za jakimś głupim kawałkiem drewna i nie mogę go znaleźć, więc dlatego gadam takie pierdoły, jakieś opowiadam wam historię z życia. No i właśnie, green screen większy, Elgato, jakiś tu będziemy, efekt specjalny, kurde, streamer, Robin, ale właśnie, jeśli byście, bo tutaj wiadomo, że Gothiczek na seriach najbardziej, ale jeśli byście chcieli oglądać jakieś inne fajne giereczki, to zapraszam właśnie na streamy. Postaram się właśnie ogarnąć, powiedzmy, że no jeszcze teraz w sierpniu może być ciężko, ale żeby od września, tak z nowym rokiem szkolnym, również właśnie dużo nowych streamów było robione i dzięki temu oczywiście no jakoś będziemy działać w tych streamkach i myślę, że będzie spoczko sprawa. Ja się postaram, żeby też fajne różne giereczki były. Wykorzystamy w końcu ten mój sprzęcior komputerowy, no bo tu na Gothicu to wiecie, jest chillera całkowita, więc żeby na streamkach jakoś fajnie ten sprzęt wykorzystać. No i będziemy, myślę, mogli sobie tutaj zaszaleć i fajne giereczki ograć. Cały czas czekają mnie... O, jest kawałek drewna. Super. Cały czas czeka mnie nagranie jeszcze dodatków do Wiedźmina. Oczywiście Serce z Kamienia i Krwi Wino. No ale to tak. Po prostu wykorzystuję czas w trakcie, gdy biegamy na opowiadanym pierdół, ale już mamy wszystko chyba, więc zagadajmy do Garidura. Hej! Zobaczmy, co powie. Pozdrawiam was, kapłanie Garidurze. Czego ci potrzeba, mój synu? Okej. Jestem tu z powodu zawalonego przejścia. Chłopcu ma. Co o nim wiecie? Szpombeliara w ogóle. Wygląda na to, że zostało zawalone przez trzęsienie ziemi, które miało miejsce w nocy. Co to za dubbing w ogóle jest XD? Macie pomysł, jak wydostać się z doliny? Można pozbyć się zwał za pomocą magii, ale do tego potrzebne są składniki. Okej. Jakie składniki? Będę potrzebował kilku skał i minerałów.
jeden akwamaryn, jeden kwarcyt, jedna skała krystaliczna. W tej dolinie można je znaleźć tylko w jaskini. Jednak z powodu pełzaczy zablokowałem wejście do jaskini. Oto klucz. Bądź ostrożny, mój synu. Okej, spoko, dzięki Garidur, jest epicki dubbing, muszę przyznać, tu robiony, co to było, ale dobrze, dobrze, no taki szalony jakiś mag w kaplicy mieszkający, brzmi no niepokojąco, ale dobrze. Pójdziemy do ojca, zanim udamy się do jaskini, możliwe, że ojciec da nam coś lepszego, wyposaży nas chociaż trochę, zanim pójdziemy bić się z pełzaczami, więc warto wrócić do domu. Zagadać do niego, zobaczymy. W sumie tam jest jakaś strzelnica obok, możliwe, że będzie tam trochę strzału, więc by można było się doposażyć. Hej! Cześć Grimbol, trzymaj, przyniosłem drewno. Trzymaj, przyniosłem drewno. Świetnie. Subcio. Przyniosłem żywność. Co? Tak szybko? Czy aby na pewno z miasta? Nie, od Teobalda. Nie mogłem dostać się do miasta, bo przejście do niego zostało zawalone po nocnym trzęsieniu ziemi. Jednak to jeszcze nie wszystko. No... Potrzebujemy mięsa, a dobrze by było, jakbyś poprawił swoje zdolności łowieckie. Zeżarłem trochę mięsa. Z tobą. Miejsce do polowania sam sobie wybierzesz. Okej, okay, to idziemy? Wybierzmy się na polowanie! W porządku, idź przodem. Okej, okay. Czyli zabieramy ojca na pełzacze, jej! Pokaż, ile mięsa zebrałeś? To jest? Te 5 kawałków mięsa w zupełności wystarczy. Ej, oszukane. Zatem wracam do chatki. Nie, ojcze, nie! Chciałem cię zabrać na pełzacze, byśmy mieli taką ojcowsko-synowską przygodę, ty żeś tak strolował, gościu. No nie, dawaj piłę za karę, nie będzie piło, nie będzie rżnięcia, teraz będzie celibat. Nie, no dobra, ojciec, spoko, spoko. Ech, no dobra, skoro ojciec nie chce iść na pełzacze, to może tutaj ten cwaniaczek, siema. Wiem, że już mnie ratowałeś jedzonkiem. Ty masz tu rożen, taki kurde wypas... Powiem wam, że kiedyś, może na emeryturce jakbym był, to tak myślałem, że fajnie by było właśnie mieć taki gdzieś domek na uboczu, przy jakimś lesie, z dala od innych ludzi i po prostu tak sobie tam mieć właśnie taki, wiecie, no powiedzmy, że jakiś warsztat, żeby się nie nudziło, jakoś tak ładnie to wszystko urządzić, taka jakaś chatka właśnie, takie rzeczy. A ile teraz drewna. Ty jak szukałem, to nie było ani jednego kawałka. Teraz Rubinie, hurtowo ładuj drewno, masz do kieszonki. Już ze dwa zebrałem, no właśnie. Także lipa. No i właśnie, żeby tak móc, kurczę, ten... niestety nie jestem w stanie tutaj znaleźć żadnego nauczyciela, więc 10 punktów nogi na nic. No i właśnie, to by było fajne. Jednak tak... ale to wiadomo, teraz jestem... Teraz raczej tak miejskie życie mi nie przeszkadza, ale właśnie kiedyś tak to by było spoko. W ogóle śmieszna sprawa. Nawet, czy wiecie, już tyle czasu nagrywam. Na pewno widać, że trochę czas tutaj upływa po mnie. W sumie, kurczę, szkoda, że nie nagrywałem z kamerką od początku, jak zacząłem nagrywać. To dzięki temu byśmy mogli tak ładnie mieć, powiedzmy, taki przekrój. Oh shit, man, tu jakiś kurde duch jest, ja się boję, uciekam. Nie, no dobra, jest taki fajny. I wiecie, fajnie by było właśnie, gdybym ten i właśnie w ten sposób by można było widzieć po mnie, jak tam się robi, no, starzeje jakby, no. Dobra, co to za jak? Czekałem na ciebie. Okej, okay, fajnie. Kim jesteś? I skąd znasz moje imię? Jesteś duchem? Nie bój się mnie. Ale kim ty jesteś? Nazywam się Tchelur. Jestem duchem dawnego kapłana tej doliny. Objawiłem się, bo chciałbym cię ostrzec. Mhm, okej. Okay. Ostrzec? Przed czym? Przed kapłanem Garidurem. Ale dlaczego? On nie jest tym, za kogo się podaje. To długa historia, ale ty musisz dowiedzieć się prawdy. Dlatego tu jestem. Wiele wieków temu tę dolinę zamieszkiwała niewielka, bogobojna społeczność. Pewnego dnia ci ludzie natknęli się na kopalnię złota i to miejsce przemieniło się w osadę górniczą. Im więcej złota wydobywali z kopalni, tym stawali się coraz bardziej chciwi. No tak. Ich chciwość sprawiła, że drążyli w kopalni coraz to głębiej. W końcu oprócz złota zaczęli wydobywać również najcenniejszy minerał tego świata. Rudę? Czerwoną rudę. Po odpowiedniej obróbce może ona nadać człowiekowi niewyobrażalną moc. Początkowo górnicy nie byli nic w stanie zrobić z tą rudą. Myśleli, że to zwyczajna skała. Okay. Zanieśli więc ją kapłanowi Garidurowi, który uchodził za eksperta od minerałów. Po długich badaniach Garidur odkrył prawdziwe właściwości rudy. Następnie nakazał zaprzestania wydobycia złota w kopalni i rozpoczęto wydobycie tylko czerwonej rudy. Pomimo szacunku do Garidura, górnicy podeszli sceptycznie do tej decyzji. W końcu, dlaczego zamiast cennego złota mieli wydobywać jakąś czerwoną rudę? Czyżby Garidur coś przed nimi zataił? Ostatecznie górnicy odmówili wydobycia tej rudy.
Garidur wściekł się, gdy się o tym dowiedział. Posłał wszystkich mieszkańców wioski do kopalni i zablokował wejście przy użyciu magii. A to wredny. Powiedział, że wypuści ich tylko wtedy, gdy wydobędą dla niego dostatecznie dużo czerwonej rudy. Lecz ludzie w kopalni szybko poumierali. Teraz przy pomocy właściwości czerwonej rudy, Garidur był w stanie stać się nieśmiertelną istotą. Nawet jeśli jego dusza spoczywała w królestwie Adanosa, w ten sposób mógł żyć wiecznie. Okej, okay, dobra. To co, lecimy od góry, spróbujmy. Jak mogę powstrzymać Garidura? Czerwona ruda dała Garidurowi ogromną moc, dlatego ty również będziesz potrzebować tej rudy. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, to dostać się do kopalni i odnaleźć tam czerwoną rudę. Wtedy będę mógł stworzyć z niej dla ciebie miecz. Do tego będę potrzebował surowej stali oraz 13 bryłek czerwonej rudy. Okej, okay, pewnie. Jak dostać się do kopalni? Wejście do kopalni jest zamknięte. Można się tam dostać jedynie przez teleportację. Przynieś mi czysty kamień runiczny, a przygotuję dla ciebie runę teleportacji. Na szczęście to już również ponadto, mamy. Ponadto, aby stworzyć runę, będę potrzebować czegoś z kopalni. Jak mogę ci przynieść coś z kopalni, skoro jest ona zamknięta? Dokładnie. Myślę, że ziemia lub kamień z kopalni w zupełności wystarczy. Okej, okay, co to znaczy? Co to oznacza? Oznacza to, że dryfuję pomiędzy Królestwem Beliara a Królestwem Adanosa. Nie jest ani żywy, ani umarły. Okej. Okay. Dlaczego miałbym ci uwierzyć? To już twoja decyzja, czy mi uwierzysz, czy też nie. Jednak twoja decyzja wpłynie także na życie twojego ojca i Teobalda. Pewnie. Okej, okay. Mam czysty kamień runiczny. Mam czysty kamień runiczny. To wspaniale. Okej, okay. A również surową stal? Mam surową stal. Dobra robota. Okej, okay. I jeszcze zapytajmy. W jaki sposób zginąłeś? I dlaczego nie doznałeś spokoju po śmierci? Dawno temu, zanim dotarła tu gorączka złota, byłem wraz z Garidurem kapłanem w kaplicy. Razem przeżyliśmy tam wiarę Winosa. Raz jednak widziałem, jak Garidur nocą wymyka się z kaplicy. Udałem się tuż za nim do podziemnych katakumb, gdzie odprawiał plugawe rytuały do Beliara. Gdy tylko podszedłem do niego, wyciągnął miecz i zabił mnie. Teraz muszę żyć w tej dolinie tak długo, aż dawne zbrodnie nie zostaną odkupione. Dobra. W takim razie mamy takie informacje. Brakuje mi jeszcze jakiegoś kamienia, niby teleport. Przyniosłem czysty kamień runiczny, ale muszę zdobyć coś takiego związanego z kopalnią. Okej. Okay. Tylko jak ja tutaj z kopalni coś wyniosę, jak kopalnia zamknięta? Znaczy, wydaje mi się, że to wejście do kopalni było... gdzie ono było? No chyba było tam, przy tych kretoszczurach raczej, bo tam była ta wioska, która została spalona. Mieszkańcy zabici, zamknięci, więc muszę się chyba tam gdzieś rozejrzeć raczej, bo nigdzie indziej nie widziałem jakiegoś takiego miejsca, które można było nazwać. Wiecie co? Ja tam szybciutko skoczę i widzimy się za chwilkę, jak będę gdzieś tam szukał itemków. O, tu jeszcze niebieski bez. Okej, cwaniaki, przebiegłem bardzo dużo. Chciałeś w każdą stronę. Chciałeś ukraść tę świętą statuetkę Innosa! I właśnie stwierdziłem, że może... Albo doznasz gniewu pana ognia! Że może mu ukradnę, zatrzymam ją sobie, dobrze, weź ją z powrotem. A co, jak ją nie będę chciał? Zatrzymam ją sobie. Zobaczmy. Zatem gin! O kurde, a się odpalił. Nie bij, nie bij. Chciałem zobaczyć, w sumie on i tak będzie naszym wrogiem, więc niech ten. A ja chciałem zobaczyć, czy przypadkiem ta właśnie statuetka no nie jest jakoś... Najszybciej jak potrafisz. ...związana właśnie z kopalnią, bo wtedy, jeśli by była, to byśmy mieli jakoś tu załatwioną sprawę czegoś, co było w kopalni, jakby no Geriduar, czy tam jakby było, chodził tam, więc zobaczmy, czy uda się. Ethul, siema. Nie, to jednak nic z tego. Ojej, okej. Okay. Cenna statuetka. Ten niewielki posążek Innosa należący do Garidura wydaje się bardzo ważny. W przeciwnym razie nie pilnowałby go aż tak uważnie. Okej. Okay. O, kamień z poświęconej ziemi otrzymałeś. Okej, okay, to chyba będzie to. Dobrze czułem. To była jedyna rzecz na całej mapie, której jeszcze nie zebrałem. Tak naprawdę poza paroma sztukami złota przy wejściu jeszcze do kaplicy. Przebiłem się wszędzie w koło i straciłem dużo czasu i ten. Mam tu dziwny kamień. Mam tu ten dziwny kamień. Kolejny poziom. Był w niewielkiej statuetce Innosa należącej do Garidura. To kamień z kopalni. Czuję to. Dobrze trafiłem. Zatem możesz go użyć do stworzenia runy. Tak, zgadza się. Możemy go wykorzystać. Trzymaj! Znakomicie. Okej. Okay. Teraz możesz stworzyć runę?
Tak, mam wszystko, czego potrzebuję. Teraz wystarczy połączyć te dwa elementy. Hokus pokus, czary mary i teleport będziemy tutaj mieli. Będziemy latać po rejonie, no zobaczymy. A jak wyjdę? Na teleportację. Weźcie ze sobą te zwoje i mikstury. Z ich pomocą walka z zombiakami nie powinna być dla ciebie problemem. Nie zapomnij tej runy, aby tutaj wrócić. O, dziękuję. Właśnie o to chodziło, że potrzebuję dwóch run do doliny i do kopalni. Czyli lecimy do kopalni, mamy również do walki z zombiakami co nieco. I lecimy. Cwaniaki, nie ma co? Czasu dużo straciłem. Oczywiście mamy tutaj pokrzywki jakieś, które przydadzą mi się z niszczenia ożywienica pod pachą i sprawdzamy. Czerwona ruda, oczywiście zbieramy jej jak najwięcej, ponieważ no, będę potrzebował do stworzenia tego super miecza. Także zbieramy, lejemy zombiaki i będziemy mieli wszystko, co trzeba. No rzeczywiście, sporo tej czerwonej rudy tu było. Ajajaj. Ale jak jakieś rytuały tu się odbywały, to może być różnie. Mam nadzieję, że rzeczywiście są to zombie, bo zombie oczywiście będą wolne, szkielety będą trochę bardziej wgrzały. Są tu zombie, dokładnie tak. Więc będziemy musieli trochę porzucać. Oczywiście taktyczny odwrót, bo mam mało many. Zanim mnie tamten dogoni i zje, to powinienem zdążyć szybko zrobić szybką akcję, czyli hyc, hyc. Jedziemy gościu, piąteczka i 360 no scope w zombiaka. A to był akurat 180 no scope. I był scope tak naprawdę, bo mi gra zaznaczyła automatycznie, także wszystko oszukane, co jest. Dobra, więc tak to wygląda. Tam widzę, że kolejny już się cwaniak schował. O, tej rudy tutaj widzę, że jest pod dostatkiem. Myślę, że bez problemu zbieramy te dużo, dużo kawałków. O, chyba zaraz zacznie padać deszcz do tego. No, grierkę mi przylagowało, także zaraz skały powinny się pokryć tutaj wodą i będzie taki klimacik jeszcze kopalniany fajny. Dobra, czyli tak, tutaj mamy zebrane, to po środku by nic nie było. Te zombiaki też nie miały przy sobie żadnej rudy, mimo że kiedyś byli kopaczami, teraz już nie są. O, tutaj jakiś korytarz zamknięty. Dobra, to co, może w lewo pójdziemy, tam widzę, że można zejść niżej. Spróbujmy, pewnie tu będzie się czaił jakiś zombie. A, wiedziałem, mam cię. Pyk i kolejny poziom, jedziemy, to mi się podoba. Dobra, niestety nie mam niczego mniejszego, także zjemy sobie taki... Tutaj ten, o wow, dobra, tu widzę, że ta kopalnia, sporo tu się działo, szkoda tych wszystkich ludzi, którzy tu zginęli, no ale cóż, niestety, jak widzieliście, tajemnica tej kurczę dolinki, no ciekawa, ciekawe, znowu taka konspira jakaś, jakiś mak, który wydawałoby się, że jest dobry, jednak okazuje się wrednym bydlakiem, w ogóle no nieźle, takie konspiracje tutaj, fajnie, fajnie. I widać, że rzeczywiście modyfikacja taka tutaj z ograniczonym terenem i w ogóle też kolejny raz konwersja mapy całkowita, więc sympatycznie. Mogłaby być troszeczkę mniejsza ta dolinka, ale z drugiej strony też nic złego, takie połacie terenu, wiadomo. Może więcej drzew nasadzić, to też by, też by ten... Okej, okay. Też by działało. Dobrze, oczywiście tak rzucać, żeby nie zmarnować żadnego ze zwojów, bo pewnie mam ilość tylko... Wystarczająco, chociaż nie mam jeszcze 4 w razie czego, to może później na jakąś armię, gdyby przyzwał tamten wredny gnój, wiecie, jakichś swoich sługusów, to żebyśmy mieli czym bić. Czerwona runa kolejna, zaraz sprawdzimy, ile jej potrzebuję, bo wydaje mi się, że chyba powinno już być dostatecznie 18, a potrzebujemy 13 bryłek, więc zdecydowanie już wystarczająco. W takim razie wróćmy sobie teraz z powrotem do naszego pseudomaga, który już nie żyje niestety. Zobaczmy, co powie. Edward, czy jak ci tam? Przyniosłem czerwoną rudę. Doskonale. Okej. Okay. Teraz możesz stworzyć miecz? Tak, spróbuję. Fajnie, że potrafi tworzyć miecze. Nie musi być kowalem normalnie. Tam zaczaruje, kosa zrobiona. Essa, kurde, łatwo. Dobre, dobre chłopy. Udało się. Wyszedł doskonale. Niesamowite. Jednak zachowaj ostrożność. Być może będziesz trzymał w ręce najpotężniejszy oręż w królestwie Adanosa. Holy shit. Teraz mogę teleportować miec się z czerwonej rudy. Przebywa obecnie w katakumbach pod kaplicą, ale do tego celu będę potrzebować obydwu run. Okej, okay. Dobra. Czyli będziemy walczyć z tym ziomkiem. W ogóle dziwna sprawa, nie? Tutaj mieliśmy iść do miasta, zrobić zakupy, a się okazuje, że nagle jakiś duch w ogóle, co jest, jaki plot twist w ogóle w sekundę nagle. Dobra, i jest jakiś rzeczywiście miecz z czerwonej rudy, przepotężna broń, 200 obrażeń i tylko 10 siły wymaga, także widać, że jest lekką, fajną bronią. Zjemy sobie może niebieskie bzy Z2. I co? I chyba lecimy. Nie ma wyjścia. Trzeba zawalczyć. Czwóreczka. To co? Sejwik jeszcze jeden. Czwórka. Do podziemnych katapu. Kump. Lecimy. Okej. Okay, jest tu oczywiście ziom. Jak się tu stałeś? To nieistotne. Wiem wszystko o tobie i twoich ciemnych sprawkach. Zrobię wszystko, by cię zatrzymać.
Ty, swego myśliwy, chcesz zatrzymać mnie, kapłana Beliara? Czas skończyć z twoim głupim gadaniem. Zakończmy to szybko! Okej, w takim razie zakończmy to szybko. A, jakie wpierdy. Uuu, jak mu walnąłem na łeb. Co jest? Pan Beliara miał. Dobrze mi się odwołał. Magiczna kusza. O, ziom. Czy ja mogę go już teraz dobić? Wiecie co? Nie wiem. Ja jestem z tych ludzi, co wolą jeszcze przed zabójstwem ostatecznym jeszcze zagadać, ale zobaczmy, czy będzie miał coś do powiedzenia po tym, jak go pobiłem. Może stwierdzić, że nie zabijaj mnie. Ja się zmienię. Czy coś takiego. Wtedy będzie można mu strzelić kosę. Moja głowa. No i co, Gardiguerior? Chyba nic z tego, także. Bąk! I dostał strzała. Skryciarz! Ej, co jest? Macie ten sam głos? Jeszcze nie wiesz, magia została zniszczona, a wyjście z doliny znowu jest przyczyna. Jej! Jak cudownie. A zastanawiam się, jak ten Gardiguerior. Po cholerę zamknął. O, i koniec gry tu jest, ale zanim zakończymy grę, jeszcze chciałem się rozejrzeć po tym miejscu. Zastanawiam się, po jaką cholerą zamknął tę dolinę tak naprawdę, no bo w sumie to dziwne, że stwierdził, że zamykamy. No musiał mieć w tym jakiś cen. Ulepszenie szponu Beliara mogę robić normalnie. XD, jedziemy zaraz tutaj szponek. Można by było 500 plusa zgarnąć, ale oczywiście nie chcę. Mogę nosić szpon Beliara? Ty, mogę, normalnie, let's go, szpon Beliara. Nie no, fajniejszy miecz czerwonej rudy, nie ma co. Więc ciekawe, co on kombinował, że zamknął nas tutaj. Jest tu, wow, ogromna przestrzeń i właśnie taka kaplica. To by mogło też być jakieś tutaj miejsce. Może to miała być arena walki z tym wrednym magiem. No ale widzicie, bardzo krótka, szybka, sympatyczna modyfikacja. Tak naprawdę, dosłownie, jeden odcinek, nawet nie... 40-minutowy chyba z tego wyjdzie. Także co, cwaniaki, kończymy tutaj modyfikację, teleportację, koniec gry. I proszę bardzo, mamy jeszcze na koniec napisy końcowe oraz ludzi, którzy wzięli się tutaj kłaszu po raz kolejny w napisach końcowych. To jest niesamowity człowiek, w ogóle on chyba w każdej modyfikacji maczał paluchy. No, także jak widzicie, bardzo, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, uwięziony w dolinie, ograny na strzała, fajna modyfikacja, prosta, sympatyczna. Na mój gust mogłoby być troszeczkę albo więcej o szczegóły zadbane, może jakaś różnorodność trochę terenu, jakaś górka, jakiś padołek, trochę takie, jak wiecie, mapę troszeczkę poprzerabiać. I może wiecie, tam quest, wiadomo, był prosty, był jeden quest prosty, zabić złego maga i do przodu, więc też nie ma co oczekiwać, ale bardzo sympatycznie, muszę przyznać, że i to jest też stara dosyć modyfikacja z tego, co kojarzę, także też tutaj nie ma co. Fajnie, że nagrałem, fajnie, że no mam nadzieję obejrzeliście, jeśli tak, łapkę w górę i komentarz, no wiecie, prosta modyfikacja, więc co to dużo mówić. No jeśli wy macie na przykład pomysł, jak wy byście rozbudowali taką prostą modyfikację o dodatkowe na przykład 10-15 minut, albo co byście zmienili, żeby urozmaicić taką modyfikację, to możecie dać znać, może jakiś moder, który wpadnie w sekcję komentarzy, będzie dzięki temu w stanie poprawić coś w swojej modyfikacji na przyszłość, którą później kiedyś ogram, także może przyczynimy się do jakiegoś fajnego tutaj, wiecie, do jakiegoś fajnego tutaj motywu. Łapa w górę pewnie już zostawiona, ale przypomnę, tak w woli, wiecie, o to, żeby nie było. Sub z dzwonem, już zaraz 40 tysięcy subów, także może pomyślę o jakimś specjalu, chociaż dawno tego nie robiłem, ale może coś fajnego wymyślimy. No i oczywiście opcja wspieranka. No i właśnie, dziękuję dla wszystkich wspierających, tak jak mówiłem o tym green screenie i właśnie o tym stream decku. To właśnie też jest duża bardzo zasługa wspierających, bo tak naprawdę to większość myślę, że tych takich pieniążków to właśnie ze strony wspierających, także każda nawet ta drobna piąteczka od cieni moich dorzuciła do budżetu i dzięki temu mam nadzieję, że będę mógł się rozwijać dalej i fajnie tutaj tworzyć dla was materiały. Także bardzo, bardzo dziękuję. No na pewno szerszy gryski się przyda, bo zauważyłem, że w ostatnim odcinku Czarnego Serca po lewej stronie był kawałek ściany, więc och, strasznie niefajnie, ale właśnie trochę większy green screen i też lepszy, myślę, że jakości będzie fajnie. No ale co, już na dzisiaj dzięki wam, trzymajcie się oczywiście cieplutko, no i mam nadzieję, że trochę mniej deszczowo już niedługo, bo z tego co słyszałem, dzisiaj w dniu premiery tego odcinka, no raczej mocno deszczowa pogoda nad Polską, także trzymajcie się cieplutko, nie dajcie się zmoczyć i do kolejnego odcinka, trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa!